Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Black Car Cosmetics, APC GO, uniwersalny środek czyszczący, czyli APC, klasyczny APC, który jest fajny, robi to co powinien, fajna piana, fantastyczne domywanie i co ciekawsze, pracując z nim, on nie ma zapachu, ale po dłuższym czasie zaczyna skurczybyk troszeczkę drażnić. Na początku myślałem, że jest w ogóle bezwodny. No niby jest. Tam gdzieś czuć delikatną zasadę i... Bo pracowałem nim w autach i naprawdę robi to, co powinien. Super. Sprawdzałem go chyba praktycznie Japończyki, Niemcy na Volviaku, na Miniaku. No praktycznie wszystkie plastiki chyba obleciałem nim. Zostało mi go tam troszeczkę, kurczę, tutaj 1/3. Nie narobił nigdzie bałaganu. Nigdzie bałaganu nie narobił, więc produkt bezpieczny. Produkt bezpieczny. Radzi sobie naprawdę fajnie z brudem. I tak, on bezwonny, to jest fajne, ale w pewnym czasie, jak go, kurczę, jest za dużo, potrafi podrażnić nocha. Także tutaj, kurczę, tak dziwnie. Ale jeżeli chcesz produkt, który ma być mocny i gotowy, no to ten się sprawdzi. Czy kupiłbym kolejną butelkę? Znaczy ja ją dostałem w ogóle, także nie kupiłem, jest tutaj dziadzia, nie bryluj. Dostałem. Czy bym kupił? Nawet nie znam ceny, nie wiem. Kurczę, jakbym go nie miał, nie będę płakał. Z tego względu, że APC na polskim rynku jak mrówków, więc tutaj wybór szeroki, głęboki, zaczynając od GS-a, który moim zdaniem jest wystarczający. Zrobisz nim wszędzie. Tutaj się nic nie zmieniło u mnie. No ten produkt jest poprawny. Naprawdę poprawny. Fajne jest to, że nie ma zapachu w ogóle. Pracujesz go, nie czujesz i robi to, co powinien. No dobra, więcej się nie będę rozwodził. Nie ma sensu. Nie będę czarował, kurczę. APC jak APC. Tu mamy gotowca. Oczywiście możesz go rozcieńczać. Ja je rozcieńczałem. Ja go brałem do grubasków. Do grubasów wjeżdżałem do auta i wycinał tak, jak powinien wycinać brudzik. Także jak było potrzeba, nieraz wiadomo, to i dwa razy, ale z reguły za pierwszym razem sobie radził. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!